W międzyczasie ojciec mój się ukrył z Ireną, właśnie moją siostrą i szwagrem, jeszcze kilku, do tego drewniaka, takiego segment drewniaka był, którego z trzeciego dnia spalili. I tam się piwnica została i do tej piwnicy się tam jakoś weszli. I tam przetrwali tą całą strzelaninę. I dopiero jak oni, Ukraińcy, jakoś się wycofali tu z powrotem do ulicy Górczewskiej, uspokoiło się trochę, to się ściemniło prawie. I oni przyszli do piwnicy tego budynku obok, który naszego stał. Ja mieszkałem na Gostyńska 19, na Gostyńską 17. Ten budynek był własnością właśnie teścia mojej siostry. I tam była, on był dobrze zbudowany, murowany, wybetonowany i tam do piwnicy weszli i tam przetrwali do następnego dnia rana. Ale jeszcze przed tym, znacie, oni do rana dotrwali i ten Heniek właśnie tam z nimi też był. Jak weszli do piwnicy, to oni jeszcze tam, ci Ukraińcy, pomyśleli, tam jeszcze nie strzelali, że tam ktoś może być. I jak się wychodziło od wejścia z piwnicy na podwórko, zaraz parę metrów był płot taki drewniany, i Ukraińcy tam z tyłu weszli tam na jakieś podwyższenie, karabiny wycelowali w wyjście do tego, w tej piwnicy, prawda, i czekali. A jeden z nich podszedł do tej piwnicy, jak wejście było, wziął snopek słomy i podpalił. Tam się troszkę dymu dostało do środka, a mój szwagier wyskoczył, ale jeszcze miał pistolet przy sobie, wyskoczył. A oni jak w momencie, kiedy wyskoczył, to serię z karabinu maszynowego opuścili, poleciał parę kroków, upadł pod samym płotem. Oni już nie mogli go dobić, czy jak, tylko czekali na następny, prawda. Ale ranili go w nogi, tak właśnie powyżej kolan ranili. Ale po chwili krzyczy: Irka, wody. No to ona złapała kubek wody, ale zatrzymali ją. Mówi: nie leć, mówi, chodź zobaczyć, co się dzieje. Zabrali takiego pomieszczenia w piwnicy i takie małe okienko było. I oni widzieli tego okienka, że ich się może obserwować. I pokazali je, zobacz, tam stoją za płotem, wycelowane mają i ty zginiesz. Mówi: poczekaj, oni za chwilę mogą odejść, zobaczą, że nikogo nie ma, to wtedy go weźmiemy. No jakby wydawało się, że tak będzie robił. I potem oni się gdzieś zagadali, ona złapała ten kubek wody i wyskoczyła do niego i znowu serię z karabinu maszynowego puścili, nowi on też tak w nogi ranili. I ona upadła koło niego i we dwoje leżał. Już ani jeden nie krzyczał, ani jedna, ani druga już nic nie mówiła, cicho leży. A oni nie wiedzieli, Ukraińcy, czy oni żyją już potem, czy nie, czy już nie żyją, bo oni cicho byli potem, prawda? Bo bali się wyjrzeć, wystawić głowy, żeby nikt coś nie strzelił we mnie, prawda? I tak jeszcze posiedzieli, słoma się spaliła, nikomu się nic nie stało i odeszli. To wtedy, jak oni odeszli, to wzięli moją siostrę do piwnicy i mojego szwagra również. Opatrunek im zrobili, stare prześcieradła, tam pościel była, w tym ludzie podnosili, podwiązywali, żeby krew nie... I tak przetrwali do rana. Rano ktoś, 6 sierpnia przyszedł rano i powiedział tak, z tych mężczyzn, jakichś tam tych mieszkańców, powiedział: słuchajcie, rannych przyjmują, bo widział, że ranni, do szpitala na Płockiej tutaj przyjmują, ale tych zdrowych to rozstrzeliwują, tak powiedział. I powiedział tak: ci, co wczoraj tych wzięli, wasze rodziny z podwórka, to nikt nie żyje, wszystkich rozstrzeliwi. To ojciec wiedział, że matka moja nie żyje, że ja nie żyję. Mówię: to co, ratujemy im życie, czy nie? Bo ja jestem gotów, mówił ojciec, powiedział, żeby ich zanieść tam do szpitala. Powiedzieli: dobrze, ratujemy. I tamci też, bo tamtych rodziny też poginęli. Bo powiedzieli, że dzieci i kobiety nie będą rozstrzeliwać. Dlatego myśmy tam byli, nie uciekali. No i jak tak powiedział, no to my to niesiemy. I zrobili prowizoryczne nosze, moja siostra była ciężej ranna, nie mogła iść, na tych prowizorycznych noszach zrobili. Mój ojciec miał jeszcze jeden mężczyzna ją. Skręcili do Gostyńską w Płocką i Płocką doszli do Górczewskiej. A mój szwagier był też ranny, ale mniej, także dwóch mężczyzn szło, on się opierał o ramiona i go prowadzili. Jak doszli do Górczewskiej, skręcili w lewo, tam takie wejście z Górczewskiej do szpitala, tej głównej bramy, taka oddalona, prawda? I ten szpital trochę poddali jest, tak od samej ulicy. A tam byli Niemcy, rozkroku stali,
i się przyglądali, jak oni ich niosą. Kiedy skręcili już tą uliczkę do szpitala z ulicy, to ten Niemiec z karabinu maszynowego serię puścił. Ojciec ranny był w nogi, tak jak szwagier mój i siostra. Jak był ranny, to upadł, puścił te nosze, ten drugi się zostawił nosze, a ten chłopak, który nam opowiadał, Heniek, zamian taki postaw, że udało mu się odskoczyć od nich i dołączyć do grupy takich 20 chłopów, którzy tam było, mężczyzn, i zasypywali te trupy, bo tam przed szpitalem były takie schrony przeciwlotnicze wykopane. Jeszcze z okresu, kiedy naloty były, tam się ludzie chowali. I to wykorzystali jako prowizoryczne groby w tej chwili. I ci, co tam rozstrzeliwali przed szpitalem, od razu ta grupa zasypywała, prawda. No i mówi, on tam do tej grupy dołączył i zaczął zasypywać rękoma i to, on to wszystko widział, dlatego mi potem opowiedział, się przyglądał. I potem jak ojciec upadł, siostra leżała na tych noszach, jego i tych dwóch mężczyzn, to prowadziło mojego szwagra i jego, tego Bogdana, taki murek był przed szpitalem i dłużył, pod tym murkiem też po kilka osób mogli rozstrzelać. Kazali im pod ten mur iść, że na rozstrzał. Jak siostra widziała, że on idzie na rozstrzał, bo myślała jeszcze, że czasami, że ją może do tego szpitala przyjmą, prawda? I to zaczęła strasznie krzyczeć. To mówi, to podszedł Niemiec, na nią stanął i strzelił prosto w usta. I rzucili ją, zaniesie rzucili do tego schronu przeciwdziałecznego ogrodu. A tamtej chwili potem widziałem, jak ich rozstrzelili też, też zasypali tych wszystkich zdrowych, a mojego ojca, mówi, wzięli rannego, tu był silny, tylko w nogi rany, nie mu chodzi. Kazali, Niemiec kazał wziąć tak, że jednym wziął za nogi, drugi za ręce, ojca zanieśli i rzucili tego dołu żywego po prostu. No i kazali zasypywać, a mieli tylko jeden szpadel, a tak to rękoma zasypywali, to ojciec poczuł, że w ziemi już dużo na niego zaczyna się dłużyć, zaczyna się rozgrzybywać, bo po prostu tutaj był silny jeszcze, a tylko nogi nie mógł. Bo tu podszedł Niemiec jeden do jednego z tych 20 mężczyzn, kazał go uderzyć szpadłem, żeby go zamroczyć, nawet go nie chciał zastrzelić, tylko żeby zamroczyć. On się zbyt długo zastanawiał, wahał się, ten mężczyzna to wyjął pistolet i strzelił w niego, ten upadł do tego rowu i szpadę dał drugiemu. Ty to zrób, mówię. Ten drugi dopiero widział, co się dzieje. Odwrócił się, uderzył ojca szpadłem w głowę, ojciec stracił przytomność i wtedy go zasypali. Żywcem go zasypali, nieprzytomnego. I na tym skończył opowiadanie.